Święty jest człowiekiem, który pozwolił się ogarnąć łasce Bożej, poszedł za prawdą, przeznaczeniem, ufając Bogu, czerpiąc moc od Niego, przyjmując Boga za wszystkość swoją, porzuciwszy mrzonki i plany własne, stając się przynależnością, własnością Boga. Święty bierze wszystko, ocala siebie, pięknieje i doznaje pełni rozwoju. To człowiek funkcjonujący w nim prawdy i łaski. To człowiek, w którym jest Boża miłość, mający Bożą moc, ma też Bożą cierpliwość i mądrość i wytrwałość i cnót w nim wiele, albowiem kto Bogu zaufał, jest jak dobrze podlana, urodzajna ziemia, która przynosi plon. Przeciwnie, człowiek, który nie ma na myśli Pana Boga, chce sobą zachwycać innych, być miarą dla siebie. Człowiek, który jest nikczemnym egoistą, zawsze szukającym pierwszego miejsca, więc zakłamany, z czasem nienawidzący, zazdrosny, podły. Taki człowiek niszczycielem swoim jest. Trzeba zauważyć w sobie własną biedę moralną, ten duchowy potrzask, w którym człowiek, chcąc sobie dobrze, czyni sobie źle. Walcząc rzekomo o swoje, pracuje przeciwko sobie. Któż bowiem poznał miarę siebie? Dlatego trzeba słuchać Boga, który jest przecież znawcą swojego stworzenia. Dlatego trzeba mieć mądrych wychowawców, cierpliwych, długomyślnych rodziców, aby uniknąć wielu krzykliwych, krzywdy i niepotrzebności. Jakże wielkim skarbem jest dojrzała matka i dojrzały ojciec, które nie są gorszycielami, mimowolnymi gorszycielami własnych dzieci. Jakże wielką łaskę trzeba uprosić dzieciom pokrzywdzonym, wtrąconym w otchłań zazdrości, które być może do końca swoich dni nie zaznają spokoju, bo będą rywalizować ze wszystkimi o wszystko, zawsze nosząc żal, ból i smutek na swoim obliczu. Trzeba się modlić o czystość serc, o cierpliwość, o szlachetną intencję, o wytrwałość w dobrym, o to, by bliźniego nie pacyfikować przemocą, by bliźniego przekonać do Boga, Bożej racji i powinności Jego własnych. Wychowanie, najcięższa praca, to kształtowanie przyszłego świętego, choć śladu świętości nie ma jeszcze. Modlić trzeba się więc o ratunek dla owych wielu nieszczęsnych, którzy uparcie walczą przeciwko samym sobą. Modlić się trzeba o to, by zło nie dosięgnęło wielu, by władza wielu była władzą miłości, królącej prawdy i poświęcenia. Jakże bardzo grzeszny człowiek nie jest podobny do siebie samego, jakże daleko mu do swojego przeznaczenia. Trzeba się modlić o to, by dzieci nie były gorszone, a rodzice byli dojrzali, by środowiska szkolne nie były środowiskami zatrucia i deprawacji. Trzeba się modlić o to, by Bóg mógł zakulować w sercach wielu ludzi, by każdy podjął łaskę, wypełnił wolę Bożą i ukształtował siebie. Dlatego przypatrując się ludziom, trzeba się przypatrywać błogosławieństwom Chrystusowym, aby widzieć, czego im jeszcze brakuje, czego im jeszcze trzeba dać, na ile jeszcze trzeba wytrwać cierpliwie w posłudze, aby nie wyniszczyli siebie na wieki.